Dziś kolejny dzień kartowania Trzebęszy. No i powyżej tej ekspresówki zaczynamy i idziemy w górę w kierunku źródła. Jak widzicie, tutaj rzeka ma zupełnie inny charakter, przynajmniej na tym odcinku. Jesteśmy w lesie liściastym przy rzece, no i jest już głębiej wcięta, parometrowe tutaj skarpy, ale pięknie meandruje. Więc w dalszym ciągu piękna dzika rzeka, ale już w zdecydowanie innym charakterze niż w niższym biegu. No bardzo ciekawe, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie to jedna z tych rzek, które są najmniej przekształcone tutaj w Zlewni Bukowej. Jak na razie wszystko na to wskazuje. Świetne zakole. Daleko nie zaszliśmy, a tu już jakieś przekształcenie ciekawego typu. Małe spiętrzenie wody taką zbitą faszyną. I tam rura, pewnie pobór wody do szkółki leśnej. W lecie, jak sucho, to tam szkółka, która jest, teraz widzę, że się pali. Tam, nie wiem, ogrzewana. Pobiera sobie z rzeczki wodę tą rurą. Tak to wygląda. Kolejna taka sama sytuacja, tyle że tutaj mamy betonowy próg, podnoszone piętrzenie workami z piachem, no i tam do ciągnięcia wody na tą samą szkółkę. Kolejna rozebrana tama bobrowa w środku lasu, w środku takiej bagiennej dolinki, tam jakieś starorzeczy, odcięty meander, a tam widzicie gałęzie wyciągane z tej tutaj tamki. Nie wiem w jakim celu, komu to przeszkadza, że woda jest podniesiona przez bobry. Kilkaset metrów wyżej kolejna bobrowa tama znowu rozebrana, no pewnie przez leśników, no bo tu dookoła tylko las. To taka, widzicie, dość wcięta dolinka, nikomu tak naprawdę to, że tutaj bobry sobie spiętrzą, nie przeszkadza. Szkoda, że jest to rozbierane. O, tutaj już płynie. No ciekawe, którędy główny nurt jest. Czy tym korytem, czy tam meandrem? Bo kolejna tama jest odbudowana. Też widać, że była rozbierana. Ale bobry dają radę. I wykonują pracę wartą grube pieniądze, jeśli chodzi o retencję wody. Są w tym dużo, dużo bardziej skuteczne niż my, ludzie. No, widać, że też były wyciągane tutaj kije. Ale tama piękna. No tu już kawałek doliny jest rzeczywiście zalany. A tak wygląda na tym leśnym odcinku Trzebęsz z góry. Jak widzicie, meandry odcinane starorzecza. No, naturalna rzeka. Tamki bobrowe te rozebrane i zaraz te nierozebrane. Tutaj mamy iły z bliska takiej fajnej formy, takich łupków. Nie wiem, czy widać to, ale widać w nich warstewki. W sumie nie wiem, czy w iłach się odkładały takie roczne warstwy jakieś, no bo to jest osad organiczny z dna morza. Może być, że jakiś roczny. Fajnie to wygląda. Jak widzicie, w korycie jest tych iłów mnóstwo. Są też i kamienie, pewnie pozostałości po lądolodzie, który tutaj przywlókł, rzeźbił w iłach.
zostawiał piasek i kamienie. 1,10 m wysokości. No. Tamy Bobrowej. Nie, dalej nie włażę. Powyżej uroczyska Kruczek. Trochę inny charakter doliny. Na brzegach torfowce, bagno. A niżej takie rozlewiska. Trzcinowiska. Dookoła las. Dość urozmaicona jest Dolina Trzebęszy. O, 80 cymbeł. W tym odcinku koryta, ku mojemu zaskoczeniu, rosną nawet grążele. I patrzcie, jak fajnie pod wodą widać ich kłącza. Oto kłącze. Ciekawe miejsce, jakieś antropogeniczne przekształcenie w Dolinie Trzebęszy. Stawek otoczony grablą, ale rzeka płynie sobie bokiem, nie niepokojona przez niego. Ciekawe, czy głęboki. Niestety molo w słabym stanie, więc nie będę sprawdzał. Grobla, jak widzicie, poprzerywana. Ale miejsce bardzo przyjemne na przerwę i herbatkę. Od ujścia Trzebęszy do Janowa Lubelskiego żadnych większych przekształceń koryta rzeki. Za to tutaj jakiś gruz. Ale dalej też raczej rzeka wygląda dziko. To już nie na dziś. Teraz trzeba wrócić znowu z 10 kilosów. Powrót wzdłuż takiej mini rzeczki, dopływ spod Zofianki Górnej. Wzdłuż ogródków działkowych ciągnie się kawałek. Ludzie mają specjalne mostki, żeby wyrzucać śmieci do lasu. Znaczy głównie jakieś takie gałęzie i w ogóle, ale jak widzicie, nie tylko. No to już nie napawa takim optymizmem jak ta piękna rzeka Trzebęsz, której jest to prawy dopływ. Szkoda. Trochę syfu tu na pewno do rzeki dotrze. Przypomina mi to odcinek rzeki Kaczej w Gdyni. Na ogródkach działkowych w Małym Kacku. Tam też ludzie wrzucają co się da do koryta i obok brzegi są utwardzone, umocnione wózkami sklepowymi i koszykami z Biedronki.
No ciekawe, czy tutaj też się objawią takie ekscesy. Pięknie, po prostu pięknie. To musi być miłe siedzieć sobie na takiej działeczce z widokiem na śmieci wyrzucone chwilę wcześniej. Cześć! Dzisiaj Trzebęsz od źródła, w zasadzie od źródeł. Tam ze wsi, spod wsi wypływa w kilku miejscach, no takimi wybijającymi do góry źródełkami jak Borownica, ale jest po prostu też sieć rowów. Naturalne koryto Trzebęszy idzie tam bardziej od północy, w zasadzie kilka kilometrów chyba ma więcej długości, ale jest zupełnie suche. Nic im nie płynie nawet teraz, na przedwiośniu, na początku wiosny. I ludzie mówią, że tu jest źródło Trzebęszy naturalne, mieszkańcy domów obok, i że tam to jest tylko oficjalne, no więc chyba tak trzeba uznać, że tam, mimo że widać gdzieś naturalną rzeźbę koryta na modelu terenu, to trzeba uznać za bardziej naturalne źródło. Tam widocznie woda już nie płynie, bo jest za sucho. A patrzcie, jak wygląda górna Trzebęsz. Bardzo ładnie. Może spojrzymy w ten nurt spod wody. Tutaj, jak widzicie, łączą się te trzy rowki w tym miejscu. Już dalej płynie rzeczka, no, która też na tym odcinku jest uregulowanym rowkiem, ale niedługo dalej wpływa w las i tam już jest, zdaje się, dziko. Więc dziś kartujemy, Trzebęsz już będzie cała skończona. Tutaj w korycie tego uregulowanego biegu Trzebęszy widzimy faszynę, ale jak widzicie, jest ona zagrzebana głównie pod piaskiem. Koryto nie było tutaj dawno przekopywane. Może to kwestia tego, że nie jest w ewidencji jako rzeka, tylko jako rów. No i rów byłby przekopywany, jeśli by komuś na tym zależało. Rolnikom na przykład, gminie. Rzeki są przekopywane. Tak, o. Więc może to i lepiej dla tej rzeki, że oficjalnie na tym odcinku nie jest rzeką. Bo się renaturyzuje. Powoli. Kawałek niżej w biegu Trzebęszy. Przed chwilą spotkaliśmy pana, który wspominał, jak to dawniej szczupaki wpływały tu na tarło i było mnóstwo żab, a teraz nie ma. Świetnie pokazuje to, że te dane naukowe wszystkie o tym, że jesteśmy naprawdę już nie na skraju, a w trakcie wielkiego wymierania gatunku spowodowanego naszą działalnością ludzką. No to jest prawda. Każdy starszy człowiek, z którym rozmawiamy nad rzeką, pamięta, że dawniej były ryby, teraz nie ma i tak dalej. A co mamy tutaj? No to jest konstrukcja z tych niezwykłych. Możecie zgadywać w komentarzach, a odpowiedź no dam wam ja w komentarzu może, albo na końcu filmu. A czekam na wasze propozycje tego, co to jest za magiczne urządzenie. Mamy dawny jazd, znaczy jest możliwość stawić tu szandory. Aktualnie już widać, od dawna nie funkcjonuje. Oczywiście do barier trackera go dodaję, jak wszystkie bariery, takie potencjalne też. Tutaj oczywiście żadnej bariery nie ma. Jak widzicie, zasypane betonowe dno jest piaskiem. O ile było tu betonowe dno, ale spodziewam się, że tak. Także to żadnej bariery nie tworzy, ale z kronikarskiego obowiązku, żeby wiedzieć, że jest tutaj coś takiego i że kiedyś piętrzyło, to należy to spisać. Poniżej przepustu Bobrowa Tamka i zaczyna się odcinek naturalny, meandrujący. I od tego miejsca już tak jest aż do ujścia. Poza króciutkim kawałkiem pod drogą ekspresową.
Także fajnie. Tutaj już się nie spodziewamy raczej żadnych barier ludzkich, ale żeby mieć pewność, to idziemy. Są chruściki. Widzieliśmy też jedną małą rybę. Śliza, kiełbia, ciężko powiedzieć, zwiał pod rośliny. Kolejna bobrowa tama. Fiołki już wyrastają. Świetny przykład, dlaczego jest tak ważne, żeby rzeka była dzika ze względów ochrony przeciwpowodziowej. Patrzcie na ten meander. Zygzak. Tu, tu, tam. Na 20 metrach rzeka ma, ja wiem, 60 długości. No i zanim ta woda sobie przepłynie, to trochę mija. Tak samo dlatego susza też jest mniej dotkliwa tutaj, ta woda po prostu wolniej spływa. Zwłaszcza jak nie ma w dolince rowów. Przesącza się oczywiście gruntem część w stronę rzeki, w dół, ale płynie sobie wolniutko. Bobrowa ta ma przez całą dolinkę. Bardzo ładnie retencjonuje tu wodę. Najbardziej to cieszy, jak te małe rzeki są dzikie, jeszcze zabobrzone, bo dzięki temu niższe ich odcinki, większe rzeki, do których wpadają i które tworzą, mają bardziej wyrównany dopływ wody w ciągu roku. Boczne koryto trzebęszy, bo jedno zostawiliśmy z tamtej strony doliny i na tym korycie tutaj do napełnienia stawu była zastawka, a nawet jest, tylko że rzeka ją obeszła. Nawet są wsadzone szandory. No nic nie piętrzy. Ale w stawie wody, a wody.